Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 10 lipca i zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie informuje, że obecnie w mieście potwierdzono 36 przypadków zakażenia koronawirusem. 35 osób przechodzi kwarantannę, 54 osoby są objęte obserwacją epidemiologiczną, a 3 osoby są hospitalizowane. Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego ich prośby o wykoszenie traw są nieskuteczne. Wiele miejsc w Jaworznie jest zarośniętych chwastami o wysokości dorosłego człowieka. Mieszkańcy ulicy Koszarowej mieli dziś niespodziankę. Ich podwórko, zarośnięte trawą, zostało skoszone. Nie dziwiłby ten fakt, gdyby nie to, że od 4 dni przez gąszcz trawy przebija się ekipa programu Nasz Nowy Dom z prowadzącą Katarzyną Dowbor. Jutro, po zakończeniu remontu, gdy będą realizowane ujęcia finałowe, telewizja będzie miała okazję zarejestrować piękny, skoszony trawnik. Wraz z rozpoczęciem wakacji na zamkniętych jeszcze do niedawna placach zabaw pojawią się tłumy dzieciaków. Spółdzielnia mieszkaniowa Górnik zdezynfekowała urządzenia do zabawy oraz sprawdziła stan techniczny sprzętów na placach zabaw, by były one bezpieczne. Dzieci pojawiają się tutaj, radość, krzyki. Mam nadzieję, że nikomu nie będą przeszkadzać i zapraszamy serdecznie na place zabaw do korzystania. Co da się zrobić w tej piaskownicy takiego ciekawego? Babki z piasku. Kopalnie z piasku. Kopalnie z piasku? Z dniem dzisiejszym otwieramy place zabaw, siłownie i piaskownice. Piaskownice i siłownie zostały zdezynfekowane, także zapraszamy serdecznie. Pojawiły się też informacje pod regulaminem placu zabaw na temat wytycznych korzystania z placu zabaw opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dobry stan techniczny placów zabaw oraz systematyczna konserwacja znajdujących się na nich urządzeń to priorytet, który zapewnia bezpieczeństwo bawiącym się tam dzieciom. Przyjemnie tutaj. Troszkę cienia, troszkę słońca. Piasek teraz jest świeży, a w innych placach zabaw nie ma tego. I widzę, że też można się spotkać i sobie poplotkować. No, oczywiście, że tak, bo to jest najważniejsze. No właśnie. Jedna od drugiej, co się dowie o dziecku, co robi, co jak. A tak, no a dzieci się bawią i przynajmniej przyjaźń jest między dziećmi. To ważne też, żeby te place były ogrodzone. Tak, żeby faktycznie tutaj nie wieczorem nie przychodzili petów, żeby tu nie było i w ogóle takich szkieł czy butelek, bo to jest ważne. Ale ten plac to jest fajny. I tu jest dużo właśnie ciekawych, bo ich huśtawek jest więcej, bo przedtem była dwie tylko, a teraz jest dużo, także i tutaj sobie zjeżdżają, także ja tutaj lubię przychodzić. Trzeba dziecko. Namawiać dzieciaki, że... Nie, ubiera ten się w 3 minuty. 9 jest. Tak, 3 minuty, i ja jeszcze nie gotowała. I to idziemy na plac. No. Dziennie jest tak. Jak tylko nie pada. Spółdzielnia regularnie kontroluje stan placów zabaw i dba o to, by znajdujące się tam urządzenia były nieuszkodzone. Przy wejściu na plac zabaw zostały zainstalowane nowe tabliczki, które mówią o nowych zasadach funkcjonowania placów zabaw. Nasza mysłowicka redakcja wzięła udział w wyzwaniu na 660-lecie Mysłowic. Dziś z tej okazji zasadziliśmy 2 drzewa. Odpowiadamy na wyzwanie zaprzyjaźnionej redakcji ITVM Mysłowice i dzisiaj z okazji 660. rocznicy powstania miasta Mysłowice jako redakcja gazety Co Tydzień i portalu internetowego mysnet.pl będziemy sadzić 2 drzewa. Te drzewa posadzimy na terenie szkoły pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach, które razem z nami przygotowało ten piękny teren. A dlaczego wybraliśmy akurat te drzewa, opowie o tym nasz przyrodnik redakcyjny, pan Piotr Grzegorzek. Sadzimy dzisiaj buka zwyczajnego w pewnej niezbyt zwyczajnej odmianie. Tym niemniej docelowo to on ma tak 200-300 lat pociągnąć, że już nie wspomnę o te 30 parę metrów wysokości. No tak ma przynajmniej w papierach. A drugie drzewko będzie takim nawiązaniem do pojęcia drugiej Japonii. Sadzimy po prostu miłorzęba japońskiego. Jest to takie drzewko, którego liście są niezłym ziółkiem, w szczególności pod hasłem miłorząb już zapamiętasz, ponieważ wywar z jego liści znakomicie poprawiają pamięć. Akcja oprócz walorów ekologicznych ma też walory dydaktyczne. Dlatego pani dyrektor pierwszego liceum z Mysłowic,
pozwoliła nam akurat w tym miejscu posadzić te drzewa i oczywiście będą o nie dbać nie tylko pracownicy liceum, ale również uczniowie. To rzeczywiście jakby wokół tego 660-lecia miasta dzieje się bardzo fajna akcja w postaci wyzwania. No to jest takie dosyć teraz popularne i młodzież też bierze w tym udział. Ważne, że biorą w tym udział firmy, że biorą w tym udział różnego rodzaju instytucje, nie tylko miejskie. I dzięki temu te 660 drzewek na terenie miasta już będzie miało, znajdzie swoje miejsce. No a docelowo, tak jak mówię, no my jakby dla nas to jest zaledwie część tej większej dla nas szkoły idei, jaką jest ogród taki dydaktyczny, który będziemy robić na terenie szkoły. A więc przystępujemy do pracy. Tego pierwszego miłorzęba japońskiego zasadzi redaktor naczelny gazety Co Tydzień pani Grażyna Haska i redaktor portalu mysnet.pl Anna Starmach zasadzi tego pięknego buka. A więc do dzieła. Było nam bardzo miło wziąć udział w tej akcji, a dwa kolejne podmioty, które chcemy nominować, to firma Brax oraz Hotel Trojak. Dziękujemy bardzo. W transporcie ubywa pasażerów, ale przybywa gapowiczów. Długi za jazdę bez ważnego biletu przekraczają już 144 miliony złotych. Transport pasażerski bardzo ucierpiał z powodu pandemii. Pokazują to dane zarówno dotyczące transportu miejskiego, jak i kolejowego. W Warszawie w marcu Zarząd Transportu Miejskiego sprzedało 3,5 miliona biletów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 53%. W Krakowie liczba pasażerów zmniejszyła się o 90%, a tygodniowe wpływy z tytułu sprzedanych biletów zmniejszyły się z 8 milionów złotych do 600 tysięcy złotych. Przewoźnicy kolejowi odnotowali spadek liczby pasażerów w przedziale od 70 do 90%. Średnie zmniejszenie liczby rezerwacji biletów PKP Intercity wyniosło 94%. Na koniec maja odnotowaliśmy w rejestrze dłużników Big Info Monitor ponad 115 tysięcy dłużników gapowiczów na łączną kwotę długu przekraczającą 144 miliony złotych. W związku z tym średni dług takiej osoby wpisanej za brak ważnego biletu to jest około 1250 zł. W ujęciu wiekowym najwięcej, bo aż 1/3 spośród dłużników gapowiczów to osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Aż 80% spośród dłużników wpisanych przez firmy przewozowe to mężczyźni. Najwięcej osób dłużników pochodzi z województw mazowieckiego, śląskiego i pomorskiego. Z tych regionów również mamy największe łączne kwoty zaległości. Natomiast najmniej osób wpisanych za brak ważnego biletu pochodzi z województw podlaskiego, opolskiego i lubuskiego. Jak wynika z obserwacji PKP Intercity, w okresie ograniczonego ruchu pasażerskiego w niektórych pociągach istotnie wzrosł odsetek osób podróżujących bez ważnego biletu. Potwierdzają to również dane rejestru dłużników Big Info Monitor, gdy w całym roku liczba osób podróżujących na gapę wzrosła o prawie 18 tysięcy, a kwota niezapłaconych kar z tytułu braku ważnego biletu o ponad 20 milionów. W samym maju zgłoszono 7 tysięcy nowych dłużników i prawie 8 milionów złotych nowych długów. Wpis do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor to nie jedyna usługa, z której korzystają nasi klienci. Już sama groźba zamieszczenia informacji w bazie, z której tak często korzystają banki, powoduje, że aż 67% dłużników reguluje swoje zobowiązania w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wezwania.
Ponadto nawet 26% informacji jest usuwanych w przeciągu pierwszych 4 miesięcy od dokonania wpisu. Sam proces przekazania informacji do rejestru dłużników trwa dużo szybciej niż skierowanie sprawy do sądu czy windykacji. Całkowita spłata zobowiązania powoduje, że informacja jest usuwana, nie przechowywane są też żadne dane historyczne, co dodatkowo motywuje dłużnika do spłaty. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.